on me! A co się stało? Co za... Dobra, nie widać. Znaczy tak, myślę, że z takimi podróżami jestem już oswojony. No, tak jak mówię, fajny rozruch. Trener zrobił to z głową. Myślę, że po całym dniu podróży i rozruchu czujemy się dobrze. Jesteśmy gotowi na jutrzejszy mecz. No i myślę, że jutro pójdzie wszystko zgodnie z planem i uda nam się wygrać. Tutaj dużo mieliśmy takich zabaw z piłką, żeby poczuć piłkę po takiej długiej podróży. 6 godzin jednak na krzesełku to jest ciężko. Ale jedyny plus jest taki, że jechaliśmy pociągiem. Mogliśmy się pospacerować po wagonach. No i podróż była męcząca, ale na pewno już jest za nami, o niej nie myślimy. No, Łazienkowski stadion jest znakomity. Jeszcze nie miałem okazji na takim grać. Wiadomo, w Białymstoku jest mniejszy. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo ludzi w Warszawie, będzie doping. Stres na pewno będzie, ale mam nadzieję, że sobie z nim poradzimy i wygramy z Regiem. Znaczy myślę, że akurat mecze przy Łazienkowskiej, nieważne czy to mecz w juniorach, czy mecz w Ekstraklasie, zawsze będą jakieś emocje. Po prostu tam jest świetny klimat tego stadionu. Myślę, że jeśli kibice przyjdą na ten mecz, to będzie jeszcze lepiej. No i co? Myślę, że będzie po prostu dobre widowisko. Fajta!